mogę już nie dłużać, bo jeszcze nie jedna atrakcja nas dzisiaj i przynajmniej się dwa dni czeka. Witam Państwa serdecznie w gościnnych nogach współ organizatora festiwalu, czyli w Domu Literatury. Jesteśmy tutaj już po raz kolejny, a po raz drugi jako współgospodarza festiwalu. Jest z nami pan Andrzej Dudon, dyrektor Domu Literatury. Jest z nami Wojtek Łowicki, który jest kuratorem wszystkich wystaw festiwalowych. No i są z nami bohaterowie tego wernisażu, bo otwieramy teraz dwie wystawy, czyli Rafał Skarczycki, który jest prezentowany w tej sali, oraz Mikołaj Kacz, który reprezentuje Grupę Maszyn. Czy jest cała Grupa Maszyn? Tak, dokładnie. Nie sama. Prawie sama. Także ja może poproszę najpierw o parę zdań Wojtka, który przygotowywał tę wystawę. Dziękuję. Przede wszystkim dziękuję Państwu za przybycie tak gromadne. To miło. Też dziękuję autorom, bo tutaj mamy scenarzysta, ale mamy też rysownika, z którym scenarzysta Tomka Leśniaka. Scenarzysta bardzo dużo robi, chyba to jest właśnie taki złoty tandem, tak? A robimy po raz trzeci już wystawę, taki cykl naszych najlepszych scenarzystów. To jest właśnie kolejna odsłona. Nie mówimy tylko lepszy. Wszyscy są właśnie, najlepsi. Nie, tak, tak. Wszyscy są najlepsi, tak, prezentujemy. Kolejność jest przypadkowa, faktycznie. Cóż można powiedzieć? Ja myślę, że tak jak widać, najwięcej prezentuje tę wystawę bohater Jerzy. Zresztą to jest ta postać. Znaczy, wszyscy ją znają, z tym, że to jest takie rozpomnotnie rozdwojenie jaźni, ponieważ można zapytać jedną osobę, a powie, to jest bohater dziecięcy. Drugą, na przykład moja córka, to nie będzie bohater dziecięcy. A zapytamy drugą osobę, powiesz, że jest bohater na dorosłych, na bardzo dorosłych. Więc myślę, że Państwo, jak sobie przejrzycie tą wystawę, która jest zrobiona na zasadzie wywiadu ze scenarzystą, może się naprawdę dużo dowiedzieć. Ale myślę, że najpierw zaprosimy, a może nie, najpierw poprosimy może samego autora o no, słowo, dwa. Może bym chciał fajnie to powiedzieć. Znaleźć jakąś tajemnicę? Ja tylko to coś, czego jeszcze nie było? Że kurator, bo to było, że kurator jest tak dobry, że dziękował za obecność autorom. Jakby nie był autorów wystaw, to też by se poradził, by coś tam malował. Ale on tak robi. Tak, on tak robi zawsze. No to dziękuję, tak. Dziękuję, nie wiem co powiedzieć. A przede wszystkim, gdyby nie było pana dyrektora, to nie byłoby tutaj nic. To nie byłoby. Nie, ale taka jest prawda. To był inny dyrektor. Tak, to jest Polska mistrzem Polski, tak nie słyszę. Także. Zawsze nic by nie było, powiedzmy tak sobie. Także może właśnie to słowo podsumowania teraz mocne scenarzysty, który zawsze potrafi naprawdę spłytować. To sam. Nie wiem, tak, teraz, ale spokojnie. Znaczy, ja pamiętuję, ale za pieniądze, więc. To wyszła nie. Więc nie, bardzo miło, że Państwo wszyscy przyszli. Mam nadzieję, że wystawa się spodoba. Ja jeszcze nie widziałem, też będę oglądał na bieżąco, bo materiały były zbierane poza mną. Czyli ponieważ tak to jest, że scenariusz jest tylko takim etapem w powstawaniu komiksu, a tym, co wszystkich interesuje na koniec, jest sam komiks. Więc wystawianie nawet samych scenariuszy byłoby bardzo ryzykownym ruchem. Tego widzicie tu Państwo głównie komiksy, które powstały na miejscu na górze i w paru miejscach w moim scenariuszu. Tutaj takie jedne z pierwszych, które jeszcze rysowałem, wtedy nabrałem pewnych podejrzeń do tego na górze, że być może jednak nie powinienem sam rysować. Do tej pory nie wiem, czy po prostu sam. Taki trop się wtedy narodził. A potem jak już znalazłem rysownika, który to się Tomek i z nim zaczęłam pracować od samego początku i z nim pracuję najwięcej, to uznałem, że już się nie będę wygłupiał, nie będę rysował i zacząłem pisać scenariusze i jak je piszę, to można zobaczyć z kolei na tamtej planszy. Tam są fragmenty scenariusza do podróży w czasie i przestrzeni, ale do drugiej części, czyli nie do tej, która jest ilustrowana na dole. Więc nie można zobaczyć, jak to się przekłada na przestrzeni, ale jest to bardzo podobnie. Więc jeśli ktoś chce podpatrzeć na tej wystawie, to szkoda jak warsztatu, czyli ja się piszę scenariusz komiksowy, nie rysuję, tylko piszę i jak to potem przechodzi na komiks, czy przekłada na komiks, też można sobie tutaj w tej wystawie zobaczyć. No i chyba wszystko. Także dziękuję jeszcze raz bardzo za przybycie i przemiłego oglądania. Ja teraz poproszę Grupę Maszyn, żeby też powiedziałam o swojej wystawie, która jest do obejrzenia w drugiej części. Tak, właśnie w dwóch częściach, czyli mamy przez korytarz, przechodzimy do następnej galerii. Tam się dzieje.
My widzieliśmy naszą wystawę, więc możemy polecić. A poleć, to jest poleć. Jak właśnie. Więc jest to taki zarzut, aż tam za zakrętem też jest praca, ale więcej pracy jest tam, jak się wejdzie do sali, tam jest cały zbiór naszych prac. I właściwie na tej wystawie to jest taka pierwsza wystawa, że są prace wszystkich twórców, takich, którzy są trzonem na szynach. No i tak naprawdę dla nas ciągle była wielką niewiadomą ta wystawa, ponieważ tak właściwie dopiero przed miesiącem dowiedzieliśmy się o tej wystawie i przez ten czas próbowaliśmy zrobić wszystko, cokolwiek i wyszło nam wszystko. I to właśnie prezentujemy na tej wystawie. No nie wiem, czy faktycznie to jest wszystko, ale jest to duża większość. Więc tak. Reprezentacyjna, można powiedzieć. Wszystkiego, całego świata. Więc nie wiem, czy ktoś jeszcze chce coś. Tak. Jeszcze może Andrzeja poproszę, żeby tak oficjalnie... Nie, będzie bardzo to upierać, ja oficjalnie zamknę. Nie, ja powiem, przepraszam, bo nie wiem, czy to dotarło, że na Wolowie 11.30 jest spotkanie z amerykańskim pisarzem Davidem Williamsem. On jest od science fiction, tak? Od czego? Jest od dziewczyny. Jest od dziewczyny. Ostatni epizod. Absolutnie. Dopuszczalny, jedyny możliwy napisał. Ja bardzo powiem, jak pan jeszcze coś opowie, to się bardzo cieszę, że się związaliście z komiksem i z komiksem w ogóle. I z grami hazardowymi. Natomiast powiem, że te najlepsze prace tej grupy, tak, maszyn, czy jak ona tam się nazywa, to są w domach poukrywane, bo tak inne, ale też przeważnie chodzić. No i co to? No, ja bardzo się cieszę, że kolejna bardzo ciekawa wystawa. Myślę, że będą poza tymi dniami festiwalu. Czyli wiedzieli, że jacyś widzowie będą nas odwiedzali, nie tylko te wystawy, ale wystawy Bełdeku, Muzeum Włókiennictwa, w innych przestrzeniach łódzkich będą oglądane. No i zapraszamy do współpracy, pracowników, pasiarzy, komisarzy. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo właśnie przypomniałem się, że pan Andrzej, jak przychodził po korytarzu i oglądał, jak montujemy wystawę Maszyna, powiedział piękne zdanie, jeżeli dobrze pamiętam, brzmiało ono tak, czy to komiks, czy już nie? I myślę, że to świetnie przyświeca naszej wystawie. Nie, dlatego myślę, że to świetnie reklamuje naszą wystawę. Nie jest to można. Proszę ją oglądać. Chociaż nie wiem, że to komiks. Dziękujemy.